Chrystusowej, bracia, będziemy kontynuowali naszą lekcję z Księgi Jeremiasza ze Starego Testamentu, rozdział 25 rozdział od 15 wersetu. 15 werset, 25 rozdział, Księga Jeremiasza ze Starego Testamentu z łaski Chrystusowej. Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela, weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których Cię wysyłam, aby piły i zataczały się i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Wziąłem więc kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan, Jeruzalem i miasta Judy, i jego królów, i jego książąt, aby uczynić je pustkowiem, spustoszeniem, pośmiewiskiem i przekleństwem, jak to jest dziś. Faraona, króla Egiptu, i jego sługi, i jego książęta, i cały jego lud, i całe pospólstwo, i wszystkich królów ziemi Uz, i wszystkich królów ziemi filistyńskiej, i Aszkalonu, i Gazy, i Ekronu, i resztki Aszdodu, Edom, i Moab, i Amonitów, i wszystkich królów Tyru, i wszystkich królów Sydonu, i królów Wybrzeża, za morzem Dedana, i Temę, i Buza, i wszystkich z obciętymi bokobrodami, i wszystkich królów arabskich, i wszystkich królów pospólstwa mieszkających na pustyni, i wszystkich królów Zymry, i wszystkich królów Elamu, i wszystkich królów Medy, i wszystkich królów północy, bliskich i dalekich, jednego za drugim, i wszystkie królestwa świata, które są na powierzchni ziemi, a król Szeszaku napije, niechaj pije po nich. I powiedz im, tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, pijcie, upijcie się, wymiotujcie i padnijcie, aby już nie powstać przed mieczem, który ja między was posyłam. Lecz jeśli by nie chcieli wziąć w swojej ręki tego kielicha, aby pić, wtedy powiedz im, tak mówi Pan zastępów, musicie pić. Bo oto od miasta, które ja nazwane moim, jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście, a wy mielibyście ujść bezkarnie, nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto ja przyzywam miecz na wszystkich mieszkańców ziemi, mówi Pan zastępów. Ty zaś zwiastuj im te wszystkie słowa i mów do nich. Pan grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos. Potężnie grzmi nad swoją niwą w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się z wszelkim ciałem, bezbożnych podda pod miecz, mówi Pan. Tak mówi Pan zastępów. Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu. I groźna burza zrywa się od krańców ziemi. Zabitych przez Pana będzie w owych dniu od krańca ziemi po kraniec. Nie będzie się ich opłakiwać, ani zbierać, ani grzebać. Będą jako gnój na roli. Biadajcie, pasterze, i krzyczcie. Tarzajcie się w popiele, przewodnicy owiec. Gdyż nadeszły dni waszej rzezi. Roztrzaskam was i podniecie, jak okazałe barany. I nie będziecie ucieczki, nie będzie ucieczki dla pasterzy, ani ocalenia dla przewodników owiec. Słuchaj, krzyk pasterzy i biadanie przewodników owiec, gdyż Pan pustoszy ich pastwisko i zniweczone będą ciche niwy. Od żaru gniewu Pańskiego uciekają jak lew, który opuszcza swoją gęstwinę, gdyż ich kraj obrócił się w pustkowie bezokrutny, przez okrutny miecz i żar gniewu Pańskiego. Amen. Bóg, jak pokazał ludowi Izraelowi, ludowi Bożemu, dwie kosze, które miał jeden kosz figi bardzo dobre,
drugi kosz miał bardzo złe figi i opisał z przejrzystością, że dobre figi są i pokazują w tym widzeniu lud Izraela, który pomimo logiki ludzkiej wykonał i wypełnił wolę Boga, która była wtedy, aby przeszli w niewolnictwo do Babilonu i ich przeprowadził tam Bóg dla ich dobra i dla zbawienia. A figi złe, bardzo złe, są z ludu Izraela ci, którzy logiką ludzką pozostali w swojej ojczyźnie, aby walczyć i z pewnością będą zniszczeni, bo Bóg wyznaczył zmiany dla zła, bo lud izraelski stanął wierny woli Bożej. I Jeremiasz z bólem słuchał tego i z większym bólem powiedział tą rzecz i lud izraelski, jedni uwierzyli i posłuchali głosu Bożego, a inni nie posłuchali i na koniec jest według woli Bożej dla błogosławieństwa dla tych, którzy posłuszni są woli Bożej, pomimo że Słowo Boże może być dziwne w logice ludzkiej, odwrotnie ludziom, którzy zwracają większą uwagę co do logiki swojej od Słowa Bożego. I to nie tyczy się tylko do ludu Izraela, ale tak samo tyczy się dzisiaj. Dzisiaj jest też Słowo Boże. Dzisiaj wiele razy też Słowo Boże jest słyszane jako twarde słowo i jest podobny wiele razy, że nie jest zgodnie z logiką ludzką, ale to, co ma znaczenie, nie jest, że do czego jest podobny, ale czym jest. Bo Słowo Boże jest ogniem i młotem, który roztrzaska skałę. I kto ufa Słowu Bożemu, kim nie jest jak tylko Jezus Chrystus, jest wtedy zbawiany, błogosławiony i ma wieczne życie taki człowiek. I kto twierdzi Słowo Boże, że jest dziwne, że nie jest do dzisiejszego czasu. Kontynuacja w ich życiu nie jest najlepsza, bo nie mają tego, co chcą ludzie Boży. Przychylność Bogą, łaskę Bożą, miłość Ojca, moc Ducha Świętego. Tylko poprzez Słowo Boże człowiek rozkoszuje się w obecności Bożej, w całej wywyższości Boga. Rozkoszuje się w miłości Ojca Boga, pielęgnacją, ochroną, pokryciem potrzeb. Rozkoszuje się w łasce Chrystusowej, w mocy Chrystusowej, w zbawieniu, w uwolnieniu. Rozkoszuje się w społeczności Ducha Świętego, która prowadzi człowieka do każdej prawdy, każdej prawdy, gdzie naucza człowieka, prowadzi do przyszłości człowieka. I wszystko to nie zdolnościami decyzji, ale chęcią, wolą decyzji. Bo prawdą jest, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. To, co chce Bóg więc, jest, abyśmy chcieli przybliżyć się do Chrystusa, i wtedy Chrystus podejmuje całkowicie nasze życie. Przybliżamy się nieraz, przez cały czas, przybliżamy się. I wszystko zależy nie od Boga, i to jest najważniejsze. Nasze życie jest uzależnione od naszego serca. Jest serce, które jest zdeptana ziemia, twarda ziemia. Spada Słowo Boże do wszystkich ludzi spada Słowo Boże, ale później przychodzą ptaki z nieba, Słowo bierze, diabeł przychodzi, bierze Słowo, hańbiąc, strasząc, grożąc. I ile razy żeśmy słyszeli, że jak przyjrzymy się do Chrystusa, inni mówili mi, że umrzesz na wycieraczce i przeszło wtedy 28 lat. Drudzy mówili, że stracisz wszystko. Tam, gdzie pójdziesz, ukradną ci wszystko. Twoje dzieci będą
wieśniakami. Wiele razy przychodzą słowa nie do wiary, które pochodzą od diabła i jego dzieci, ale to, co ma znaczenie, kochani bracia i siostry, wiara. Jak jest brak wiary, wtedy te słowa biorą miejsce, mają wynik. Ukradają słowo, biorą słowo, ale jak jest serce inne, które jest pełne od kamieni i ma mało ziemi, mało wiary. Zdeptana ziemia nie ma w ogóle, a tutaj ta z kamieniami jest, ma trochę wiary. Spada słowo, zakorzenia się na krótko, ale później przychodzi próba, przychodzi prześladowanie, przychodzi próba, zgorszenie i dlatego, że nie ma korzeni, usycha. I mówisz, co się stało? I widzimy ludzi, którzy przychodzą do kościoła, na nowo naradzają się. Mamy uczucie, że widzimy, że wszystko idzie dobrze i znienacka bez żadnej przyczyny jest zatracana wiara. I nie jest zatracana, bo nie mieli nigdy wiary. Bo jak masz, mówi Chrystus, będzie ci dodane. Ale jak nie masz, to co masz, będzie ci zabrane. I widzicie, że co się dzieje w naszym życiu jest zapisane w Słowie Bożym. I Słowo nie może się zaprzeć. Jest później jeszcze jedna ziemia, która ma kolce, chwasty, ocet. Spada słowo, zapuszcza korzenie, ale jest zaduszony poprzez chwasty, poprzez troski tego świata. Chcę, staram się, pracuję twardo i nikt nie mówi, żeby nie pracował chrześcijanin. Odwrotnie. Ale to, co mówi Słowo Boże, jakie jest Twoje pierwszeństwo? Królestwo niebios i sprawiedliwość niebios. Czy może Twoja praca, Twoje dzieci, Twój dom i Twój dom i Twój dobrobyt? Jakie jest Twoje pierwszeństwo w Twoim życiu? Bo jak jest Twoje pierwszeństwo w Twoim życiu, wszystkie inne, oprócz Królestwa niebios i sprawiedliwości Jego, wtedy Słowo Boże będzie bez owocu. I będą przemijały dni, godziny i lata i nie będziesz miał owocu. I będziesz mówił, dlaczego ja? Co się stało ze mną? Jednak Bóg nam to wytłumacza bardzo dobrze. Jakie są pierwszeństwa, które masz w życiu? Co jest to, czym się interesujesz w swoim sercu bardziej? Chrystus mówi, wzywajcie naprzód Królestwo Niebios i sprawiedliwość Jego i wszystkie inne, o które starają się ludzie wiele razy, marnie, Bóg mówi, że wszystkie inne będą wam dodane, obiecuję. Bo Bóg wie, jakie mamy potrzeby. I tylko Ojciec Niebieski wie, jakie mamy potrzeby, my, nasi rodzice, nasze dzieci, nasz małżonek, nasza żona. Tylko Bóg. Bo jak ja zdecyduję, co mam pomyśleć, jaką potrzebę mają dzieci, będę myślał o różnych rzeczach, ale w rzeczywistości będą miały potrzebę inną rzeczy, a Chrystus mówi, że mamy jedną rzecz potrzebę, Słowo Boże. Możesz starać się, możesz troszczyć się o wiele rzeczy, ale jedna jest potrzeba, mówi Chrystus. Jedna rzecz jest potrzebna, Słowo Boże, bo Słowo Boże jest kluczem. Kluczem Dawida. Słowem Bożym otwierasz i nikt nie może zamknąć. I zamykasz i nikt nie może otworzyć. Słowo Boże. Jednak ludzie zabierają klucz poznania i sami nie wchodzą i innym przeszkadzają. I na koniec jest dobra ziemia. Ziemia, która ma wiarę, ma dobrą ziemię, grunt. I Słowo mówi, że dobra i bogata ziemia. I to jest serce, które ma wiarę, ma ofiarowanie, ma wezwanie, ale szczególnie ma miłość do Chrystusa. Tam spada Słowo Boże, daje owoc, raczej spada Słowo Boże, wzrasta, rośnie i daje owoc,
owocu wiele i owoc jest przez cały czas. I jest pewne, że Bóg ma wszystko gotowe. Wszystko jest gotowe. To, co ma znaczenie, my, pomyślmy. Każdy z nas osobna i osobiście. Gdzie jest ułożone nasze serce? I tam ze zdziwieniem stwierdzimy, że wiele razy jest zdeptana ziemia. Wiele razy ma kamienie. Wiele razy ma chwasty i mało razy jest dobrym i bogatą ziemią. I wtedy pomyślimy, że nie ma nadziei. Ale chwała Bogu, bo Ojciec wysłał Chrystusa, który jest nadzieją naszą. Możemy pójść i powiedzieć: Panie, ukształć nasze serce, wyczyść je, bo błogosławieni są ci, którzy mają czyste serce, bo tylko oni zobaczą oblicze Boga, tak jak jest, na koniec planu Bożego zobaczymy Boga oblicze w oblicze. Ale oni, którzy dzisiaj mają i poprawniej starają się, aby mieli czyste serce. I serce wyczyszcza, kochani bracia i siostry, tylko Chrystus. I sumienie, tylko krew Chrystusowa. Nie możemy sami. Ale możemy pójść do Chrystusa, który robi tak i zabiera wszystki brud. I stara się Bóg, jak? Poprzez swoje słowo. Aby poprawił nasze serce, gdzie też się stara, swoim słowem, abyśmy doszli do poznania, powiem poprawniej, abyśmy wejrzeli w siebie, abyśmy zrozumieli nasze niemocy, nasze błędy. Abyśmy zrozumieli nasze braki i abyśmy zrozumieli drogę nadziei i zbawienia, którą jest Chrystus. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, ale nie czyni tego tylko teraz, dzisiaj Bóg, ale codziennie to czyni. Od wtedy, jak istnieje ludzkość i jak wtedy był lud Izraela. Pobudził jednego człowieka, Jeremiasza, aby głosił powrót i upamiętanie. I innych proroków wysłał. Ale ten lud izraelski w tamtym okresie, lud Boży, był bardzo zatwardzony. Nie zwracał uwagi na Słowo Boże. Miał całkowicie ufność w swoim poznaniu. Był pewny, że ma poprawne poznanie i wiele razy miał całkowicie niemoc, aby uwierzył w Słowie Bożym i zwracał swój wzrok z nadzieją do sąsiadów, do Syryjczyków, do Egiptów. I Bóg mówił mu: nie ma pomocy od człowieka, nikt ci nie może pomóc, tak samo jak ty nie możesz, nikomu pomożesz. Żaden człowiek nie jest warty słowa, abyśmy mu zaufali i abyśmy mieli nadzieję w nim. I nie tylko to. Wołał Duch Święty i woła dzisiaj też. Przeklęty człowiek, który ma nadzieję w człowieku i czyni skałę jego, aby się utwierdził na nim. Pozostanie sam, jak drzewo na pustyni. I będzie przychodził skwar i będzie osuszał. Będzie przychodził mróz i będzie go mroził. I jest straszna samotność człowieka. Ale błogosławiony człowiek, który ma nadzieję w Panu i nadzieja jego jest tylko Chrystus. Nie oczekuje od żadnego człowieka. Tylko od Chrystusa oczekuje. Nie patrzy się na człowieka. Tylko na Chrystusa patrzy. Błogosławiony jest ten człowiek. I jest podobny do drzewa, który jest zasadzony koło źródeł wodnych. I przychodzi susza i nie ma potrzeby, bo pije z wody rzeki. Przychodzi mróz, nie ma potrzeby.
Niepotrzebne jest, aby ktoś przychodził i go podlewał. Nie jest potrzebne, aby ktoś przychodził i aby go okopywał. Wszystko to czynią wody życia, źródła życia. I wszystko to słyszał lud izraelski. Tak jak dzisiaj my to słuchamy i nie zwracamy na to uwagi. I musiał Bóg powiedzieć im, że teraz, dlatego bo was kocham, będę działał w inny sposób. Będę działał z sądem, z kryzysem. I pobudzę królestwa inne, Nabuchodonosora, króla Babilonu i wszystkie inne narody i przyjdą naprzeciwko ciebie. Ja ich wyślę. Dla zła. Przyprowadzę katastrofę dla Jeruzalimy. I kto uwierzy i będzie czynił wolę Boga, przyprowadzę ich do niewoli, do Babilonu, dla dobra. I tam będę się opiekował nim przez 70 lat. I jak się będę opiekował? Zmienię ich serce. Zmienię ich serce poprzez trud niewolnictwa i wygnania. Będzie delikatne, jak ziemia dobra i bogata. I wtedy przyjmą Słowo Boże. I stanę się ich Bogiem. I będzie On dla mnie ludem. I znowu przyprowadzę ich do ziemi z powrotem, ale błogosławionymi, bo podporządkują się mojej woli i mojemu słowu. I jak przeminą 70 lat, wtedy pobudzę jeszcze innych, mocniejszych narody. I uczynię kryzys Babilończykom, bo stwierdzili i uwierzyli, że władzę i moc, którą mieli, zwyciężyli sami. I uczynię kryzys im i wszystkim narodom. I Egipcjom, i we wszystkim narodom uczynię kryzys. Bo byli w swoim grzechu z ludem Izraelem. I tutaj, kochani bracia i siostry, jest pytanie. Abakuma, ale i każdego człowieka wiernego. Panie, bo jak Bóg mówi o katastrofie, my mówimy, Boże, przebacz nam, pomóż nam, zmień poznanie. Ale Bóg mówi, nie zmienię zdania, kryzys przyprowadzę, dam. Kryzys dla wszystkich narodów, dla Babilony, kryzys dla Greków, kryzys dla Rzymian, kryzys. Jedna zła rzecz na drugiej złej rzeczy. I pytaniem jest, to jest tak, takim jest Bóg. Z wojny do wojny, z katastrofy do katastrofy, z kryzysu do kryzysu. I to nie zatrzymało się. Przyszedł Napoleon, przyszedł Hitler, przyszedł Stalin. I co mam powiedzieć? Przyszedł do Iraku, jak się nazywa, Saddam Hussein, przyszedł Serbia. I kryzysy, jeden kryz po drugim kryzysie. To jest plan Boży, tak dojdziemy do nieba. Bo nic się nie dzieje, czego Bóg nie czyni. Wszystko jest pod ręką Boga i dlatego wszystko jest zaprorokowane. Od początku zaprorokowane. I nie rozumiał tego Abakum. I poszedł do Boga i powiedział, Panie, nie rozumiem Twojego dzieła w ogóle. Ja Ciebie znam i tak nam powiedziałeś, że Ty jesteś Bogiem dobrym, miłosiernym, łaskawym, cierpliwym, miłosiernym bardzo. I teraz to, co widzę i to, co prorokujesz, jest kryzysem, sądem. Kryzys dla rodziców, kryzys dla dzieci, kryzys, sądy. I podejmuję jedną piękną decyzję, która mi się bardzo podoba. I kto ją podjął?
w Słowie Bożym, ale z doświadczenia, kto ją podjął, ma wyniki bardzo cudowne. Powiedział: Panie, zacznę się modlić i nie przestanę. Jest tak jak Jakub, który wziął Pana, anioła Pana, którego wysłał i powiedział, że nie zostawię Cię, jak mnie nie pobłogosławisz. Nie powstanę, jak mi nie odpowiesz, powiedział Abakum. 4 dni modlił się Korniliusz. 10 dni modliło się 120. Człowiek, który podejmuje decyzję, aby pozostał w modlitwie i szczególnie poszcząc i modląc się z decyzją, że jak nie zatrzyma się, Bóg go nie pobłogosławi, to co uczyni Bóg, będzie jedyną rzeczą. I rzeczywiście nawiedziny Boga w Abakumowi było jedyne. Odpowiedział mu odpowiedzią jedyną, która pozostanie na wieki. Powiedział mu: nie rozumiesz, chodź ci wytłumaczę. We wszystkim tym złym, co się dzieje. I dla nas ma jeszcze większe znaczenie, bo nasz okres jest złe czasy. W ostatecznych dniach przyjdą złe czasy, bo ludzie będą niewierni. Czas całkowitej niewiary i zła. Są teraz państwa, którzy mają zatwierdzonych niewiernych ponad 50%. I szczególnie w Europie. W Ameryce jeszcze tak nie jest. Ale niewiara się rozszerza. Ale jak rzucimy jeden wzrok do Grecji, która można powiedzieć, że jest chrześcijańskim krajem, to co zobaczymy, jest grzech, przeteczeństwo, cudzołóstwo, gwałt, kradzież, oszustwa. To widzimy. Kradzież jest teraz życiem. Jest to sposób życia. Niesprawiedliwi są wywyższani. Bezbożni są wywyższani. I pytaniem jest: gdzie jesteś, Panie? Co Ty robisz? Dlaczego? Do kiedy? Wołał Abakum. I Bóg mu odpowiedział, że jeszcze gorzej będzie. Habakuk. I Habakuk powiedział: do kiedy? Do kiedy? Jeszcze gorzej będzie, mówił mu Bóg. Bo ludzie będą szli z pychy do pychy. Niesprawiedliwy będzie jeszcze bardziej niesprawiedliwy. Bezbożny jeszcze będzie bardziej bezbożny. I tak powiedział Habakuk, że nie rozumiem i nie odejdę z tą. I Bóg w cierpliwości jego nawiedził go. I powiedział mu: sprawiedliwy Habakukie będzie żył poprzez wiarę jego. W tym otoczeniu strasznym, w tym złym otoczeniu, wiedz, że sprawiedliwy tylko. I kto jest sprawiedliwy? Usprawiedliwiony poprzez krew Chrystusową. Ten, który woła imię Chrystusa, ten, który wierzy w Ewangelię Chrystusową, ten, który ufa Chrystusowi i Jemu Słowu, sprawiedliwy, będzie z wiary żył. Sprawiedliwy tak, ale z wiarą. Bo sprawiedliwy też jeszcze wymyty z krwią Chrystusa, na nowo narodzony, ochrzczony Duchem Świętym, z niewiarą w tym świecie strasznym nie może żyć. Sprawiedliwy z wiary, jego wiary będzie żył. To, co mówił zawsze Chrystus: wiara Twoja Cię zbawiła. Idź z pokojem. I w całym życiu człowieka to się staje. I dlatego Bóg mówi do Jeremiasza, mówi: idź i podlej ich. Podlej ich kielichem gniewu. Prorokuj więc. Prorokuj rzekami żywymi, Słowem Bożym, które wychodzi z ust Pana poprzez Ducha Świętego. I jak nie będą chcieli napić się i odrzucą moje słowo, wtedy powiedz im: czy wierzycie, czy nie wierzycie? Kryzys przyjdzie.
i kryzys będzie wielki. I zło będzie wielkie. Powiedz jeszcze, że pasterzom i przewodnikom ludu, że wypełniły się dni cierpliwości Boga. Przyjdzie kryzys, ale jest jeden znak, który tyczy się do nas, bo taki jest plan Boży. Mówi Słowo Boże i chcę, abyśmy to znaleźli i otwórzcie wy też, jak chcecie. Pierwszy, drugi list świętego Piotra, 4:17. Pierwszy list świętego Piotra, 4:17. I tak samo, tak jak teraz jest blisko czas przyjścia Antychrystusa i siedmioletniego okresu, który jest opisany w objawieniu. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd, ale nie przestaje na tym od domu Bożego. I jak zaczyna, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? I Jeremiaszowi powiedział, jak nie przyjmą, powiedz im, że ja w mieście, którym zaczęło się moje imię, wy będziecie bez kary. I to jest plan Boży od wieków. Sąd zaczyna się naprzód od domu Bożego. I dlaczego czyni to Bóg? Bo jest sprawiedliwy. Wezwie dużo od tych, którym dał dużo. I wezwie więcej od tych, którym zaufał więcej. Jest sprawiedliwy Bóg. Po pierwsze, pierwsza podstawowa sprawa, druga podstawowa sprawa, bo w ciemności powinno być pokazana światłość Ewangelii, światłość ludu Bożego. W grzechu uświęcenie. W kłamstwie prawda. Bo jest zapisane i nie może zaprzeć się Słowo Boże, że gdzie jest wiele grzechu, tam jest wiele łaski Chrystusowej. I jak wzrasta w świecie grzech, ile wzrasta w świecie grzech i przygotowuje się kryzys i sąd, tyle powinno wzrastać uświęcenie, czystość i błogosławieństwo w Kościele, aby było wiele łaski Chrystusowej. Ale aby to się stało, musi Bóg wyczyścić swój dom. Musi wyrzucić każde kłamstwo, każdą zniewagę, każde przestępstwo. Szczególnie zamysł cielesny, zamysł świata. Powinien uwolnić ludzi od więzów. Od więzów tego świata, czyli powinien uświęcić ludzi. Co znaczy, powinien wyróżnić ludzi. Aby mógł pokazać światło Ewangelii, prawdę. Bo Bóg jest światłością i ciemności w Nim nie ma żadnej. I Kościół jest i co najmniej powinien być ciałem Chrystusa. I Chrystus mówi, że ja jestem światłem tego świata. I ciemności nie ma w Nim. W Kościele więc nie powinno być śladu ciemności, śladu świata, śladu kłamstwa. W Kościele, który przychodzi, w Kościele jutrzejszym, który Chrystus przygotowuje dzisiaj, bo ustawi na koniec Kościół Chrystus,
pełny chwały, bez zmazy. Bo tylko w taki sposób przyjdzie i weźmie go. Jeden Kościół doskonały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Święty, niepokolany. Jeden Kościół przystrojony, przygotowany do ślubu Pana Młodego. I jak przygotowuje się Panna Młoda, aby wyszła za mąż, wiemy bardzo, jakie są te przygotowania, które są czystością i światłością i przyozdobione, zależnie od ozdób, które Panna Młoda chce mieć na sobie, bo jest też przyozdoba, które są zewnętrzne, plecione włosy, złote, srebra, naszyjniki, ale jest także spokojny i skruszony duch. I jak sprawiedliwy będzie żył poprzez wiarę Jego, Kościół, jak, w jaki sposób będzie porwany. Ale to, co powinniśmy zrozumieć, kochani bracia i siostry, wszyscy, jest, że w okresie tym, tak mówi Słowo Boże, będzie 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku. Ale Kościół, który przyozdabia Ojciec poprzez Jezusa Chrystusa, jest jeden, święty, niepokolany, jeden, jedna tylko moja gołąbka, bez szczególnego przystrojenia, tak jak paw albo jak inne ptaki, ale z białością czystości i cnoty i z całkowitą ofiarą do męża, który jest Chrystus. Jedna jest tylko moja gołąbka. I tak jak jest tylko jedna gołąbka Chrystusa, jeden Kościół Chrystusowy, w porównaniu wieloma religiami, dogmatów, kościołów, i tak jak jest jeden Kościół, tak z tymi wieloma dogmatami, kościołami, religii i wszyscy wobec dla Ewangelii i dla Chrystusa. I tak samo jest wiele chrześcijanów, którzy wierzą w Boga, którzy wzywają Chrystusa, którzy, wiele z nich jest nowonarodzonych i ochrzczeni Duchem Świętym, tak jak wszyscy my. Wielu chrześcijanin, ale między nami, tak jak tak mówi Chrystus, między wszystkimi chrześcijanami. Pięć jest kobiet, panien mądrych i pięć głupich. Dwóch jest w jednym pokoju, jeden będzie porwany, drugi pozostanie. Dwóch będzie pracowało w polu, jeden będzie porwany, drugi pozostanie na dole. Dwie kobiety będą w młynie. Jedna będzie porwana, druga będzie pozostawiona. I Pan powiedział, przypomnijcie sobie o żonie Lota, która wyszła z Sodomy i Gomory, ale nigdy nie dotarła tam, gdzie ją prowadził Bóg. I chrześcijanin wyszedł. Ale to, co ma znaczenie, jest, aby dotarł. Wyszliśmy, chwała Bogu. I kochani bracia i siostry, to mówi nam Chrystus, nie abyśmy się patrzyli na innych, ale abyśmy zobaczyli w sobie. Nie mówi nam, abyśmy byli, abyśmy sądzili, bo jeden jest ten, który sądzi, a ty, głupi człowiecze, woła Ewangelia, kim jesteś, że sądzisz drugiego, bo ty robisz gorsze od tego, co sądzisz, samego siebie skazujesz. I nie bądź nauczycielami, bo będziesz w wielkim skazaniu. Ale to, co nam mówi Bóg dzisiaj, zważajcie. Czuwajcie i módlcie się wy.
I zobacz naprzód belkę, którą masz w swoim oku, która nie pozwala ci, abyś zobaczył. Wyciągnij ją. I jak wyciągniesz wtedy belkę, wtedy będziesz zdolny, abyś powiedział drugim, żeby wyciągnęli drzazgę. Czyli Słowo Boże nie tyczy się do nas, abyśmy sądzili. Tyczy się do nas, abyśmy zbadali samych siebie. Tak jak co niedzielę, jak przygotowujemy się, żeby wziąć krew i ciało Chrystusa, woła Duch Święty, wypróbujcie, badajcie samych siebie, żeby nie przyszedł sąd na was poprzez błogosławieństwo krwi i ciała Chrystusowego, jak znajdziecie się niewypróbowani. Kochani bracia, dzisiejsze dni nie wytłumaczają naszego niepoznania, nie w naszej religii. Nasze dni nie wytłumaczają naszej nieuwagi co do stosunku z Chrystusem w komorze modlitewnej, w studiowaniu Słowa Bożego, w słuchaniu Słowa Bożego, w dziele naszym. Nie jesteśmy wytłumaczalni, bo dzieło zaczyna się naprzód od naszego serca. Niewytłumaczalni jesteśmy w tych dniach, w których jesteśmy. Dni są złe i wszyscy ludzie widzą to. Nie wiedzą, jak mają się zachować. Od środowiska mają się zachować, od społecznych problemów. I to nie są problemy, to są sytuacje bez wyjścia. Od ekonomicznych sytuacji bez wyjścia mają się zachować. Od polityki mają się zachować. Nie wiedzą, skąd mają się zachować. Od terroryzmu, od przestępczości, od niemoralności, od przemocy. Skąd, od czego mają się zachować i od czego mają zachować swoje dzieci? Technologia ma postęp i stwarza jedną górę grzechu i nie są wytłumaczalne, niewytłumaczalna niewiedza dzieci Bożych. Zbawienie nasze jest Słowem Bożym. Tylko w Słowie Bożym, tylko Ewangelia Chrystusowa jest mocą, która zbawia tych, którzy wierzą. Tylko Ewangelia Chrystusowa. Tragicznym błędem jest, aby człowiek interesował się książeczkami ludzkimi, aby interesował się i czytał inne książki i aby pracował w dziełach ludzkich i aby nie zajmował się Słowem Bożym i osobistą modlitwą. I to jest tragiczny błąd, który poprowadzi go do wyjścia, do sytuacji bez wyjścia, do całkowitej niemocy, ale nie Chrystusowej niemocy, którą nam opisuje apostoł Paweł, ale niemocy niewiary. Niemocy człowieka, który stracił swoją drogę i zaczął dobrze, ale nie dotarł nigdy. I czytałem dzisiaj coś, kochani bracia i siostry, co mnie przestraszyło. Mówi nasz Pan Jezus Chrystus, kto ma owce i stracił jedną. Przeczytajmy razem, abyście przeżyli to samo, to co ja przeżyłem, jak jest możliwe. Jest to 18 rozdział z Ewangelii świętego Mateusza. 18 rozdział od 11 wersetu. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. I kontynuuje Chrystus. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się,
Czyż nie zostawi w górach 99, nie pójdzie szukać zabłąkanej? I 13 werset jest bardzo poważny. A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Czyli jak mu się uda ją odnaleźć, czyli może ją nie odnaleźć. Zostawił 99, dobry pasterz, i szuka. Ale znajdzie go z nią. I nie myślcie, kochani bracia i siostry, że wszyscy jesteśmy z tych 99. Wielu z nas jest z tej jednej i nie zrozumieliśmy tego jeszcze. I wychodzi Chrystus i szuka, aby nas znalazł. I jest to właśnie jak, jeśli mu się uda ją odnaleźć. I to mnie przestraszyło. I jak to się stało, aby mnie odnalazł? Jak się stanie, aby mnie odnalazł? Ten, który słucha słowo moje i wierzy w tego, którego mnie wysłał, ten tylko ma wieczne życie. I słuchajmy, i wierzmy z celem, abyśmy wykonali. Bo jest ten, który zapomina, i słuchacz, który zapomina. Ten, który słucha, raduje się i zapomina. Ale jest też, który słucha i nie zapomina. Ale nie liczy się ze Słowem Bożym poważnie i mówi Pan, że nie wejdzie do Królestwa Niebios każdy, kto mówi Panie, Panie. To, że mówisz Panie, Panie i modlisz się i wychwalasz Boga, nie zabezpiecza nam wiecznego życia. Ale ten, który słucha i czyni wolę Ojca mojego, ten jest ten, który mnie kocha. I ten, który mnie kocha, zachowuje moje słowo. Bóg, kochani bracia i siostry, niechaj nam pomoże, abyśmy byli wykonawcami słowa. Ale wykonawcami słowa nie jest człowiek, który mówi, że jest, albo myśli, że jest, ale jest człowiek ten, który nam opisuje Słowo Boże na stronie 22 rozdział, 1 werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukającymi samych siebie. 25 werset. Jak? Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, to jest właśnie ta tajemnica. Kto wejrzał? Czyli weźmie w swoje ręce Słowo Boże i wejdzie do środka. Nie będzie się pluskał na płyciźnie Słowa Bożego, ale wejrzy. Wejrzy. I nie tylko wejrzy, ale będzie trwał w wykonaniu Słowa Bożego. Ten jest wykonawcą dzieła i jak jest wykonawcą dzieła, będzie błogosławionym, bo będzie mu się liczyło według Boga wykonawcą Słowa Bożego. Bo prawdą jest, że wykonawcą Słowa Bożego nikt z nas nie może być. Kto może powiedzieć, że kocha bliźniego swego jak samego siebie? Siebie samego oszukuje i oszukuje innych. Kto może powiedzieć, że kocha Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły i z całej duszy? Samego oszukuje i oszukuje innych. Kto może powiedzieć, że chodzi dokładnie jak nie, jako mądry, a nie jako niemądry? We wszystkim w Słowie Bożym. Kto mówi tak, samego siebie oszukuje i innych oszukuje. Bo dlatego mówi, Pan przychodzi i mówi, nie oczekuj nigdy, abyś był wykonawcą Słowa Bożego, ale postaraj się poprzez Słowo Boże, aby stał się wykonawcą dzieła, które da Ci Bóg.
I Bóg wie dwie rzeczy, zna dwie rzeczy, nasze serce i nasze nerki, nasze pragnienie, nasze chcenie i naszą możliwość. I dlatego do mojej wnuczki, która ma 8 lat, 9 lat, nie dam jej nigdy ciężaru, którego nie może udźwignąć, ale dam jej to, co może. I mojej żonie, która jest starsza, mogę dać trochę więcej. I mi mogę trochę więcej, ale mojemu synowi, który jest mocniejszy, jeszcze więcej dam. I jak ja mam tą mądrość, abym rozdzielał rzeczy, jak czynię dobrze, ile bardziej nasz Ojciec Niebieski da nam dzieło, które możemy uczynić. I ten człowiek, który wykonuje dzieło, któremu ufa Bóg z pilnością, z miłością, z pielęgnacją, wtedy liczy się w oczach Boga, jest błogosławiony jako wykonawca Słowa Bożego. Widzicie, kochani bracia, że bez łaski Chrystusowej nie możemy nic uczynić, ale łaska Chrystusowa jest schowana tutaj, w Słowie Bożym. Wszystkie skarby poznania i mądrości są schowane tutaj, w Słowie Bożym. I wszystko zaczyna się od Słowa Bożego i zakończa się w Słowie Bożym. Bo Słowo Boże jest początkiem i końcem. Jest pierwszym i ostatnim. Na początku jest Słowo, było Słowo. I Słowo było od Boga i Bogiem jest Słowo. I bez Słowa Bożego Bóg nie uczynił nic, co istnieje. Wszystko, co istnieje, Bóg uczynił poprzez swoje Słowo. I wszystko, co jest potrzebne, abyśmy uczynili, Bóg nam da moc poprzez swoje Słowo. Ale abyśmy stali się wykonawcami dzieła, powinniśmy wejrzeć w doskonały zakon wolności i powinniśmy trwać w nim. Tylko Słowo Boże, kochani bracia, jest mocą Bożą, które zbawia wierzącego. Amen.